Doroto, jako jedna z nielicznych miałaś nie lada wyzwanie. Powiedz nam, czy w przeciągu miesiąca udało ci się zarazić tańcem swojego partnera, czy spisze się na medal? Jak sobie poradził w przeciągu tego czasu? Myślę, że udało nam się zrealizować cały projekt. Michał dał się zarazić, dał się przekonać do tańca i myślę, że pokaże to pięknie na scenie. Michał, powiedz nam proszę, czy ten taki okres przygotowań, jakim jest miesiąc czasu, wystarczył, abyś poradził sobie z tym stylem tanecznym, jakim niedługo zaprezentujecie? Na pewno był to dość krótki okres czasu, ale Dorota jest świetną trenerką i tutaj myślę, że sobie poradzimy. Powiedzcie jeszcze, kto będzie was wspierał na widowni? Rodzina, przyjaciele, podopieczni. Michała, ciebie? Bielski oddział szturmowy oczywiście, też będzie reprezentacja, no i ich rodzice. Super, powiedzcie jeszcze, czy boicie się którejś z opinii jury, czy jednak nie macie żadnych obaw? Przyszliśmy tutaj w jednym celu, po to, żeby się bawić i pokazać, że każdy może pomagać. Super, mam nadzieję, że tak będzie. Zapraszamy na wasz występ. Broadway Jazz wykona dla państwa para z numerem 6. Dorota Kowalczyk oraz Michał Bittner. Here's a lesson they should teach in school. When a girl gets curvy and the boys all drool, if math and science just ain't your style, just give that teacher a wink and a smile. For a passing grade you won't have to wait, and you can thank him later when you graduate. 'Cause I never met a wolf who didn't love to howl. No, I never met a man who wasn't on the prowl. If a nice diploma you wanna get, well then make that teacher the student's pet. Yeah, I never met a wolf who didn't love to howl. You never know where a wolf might crouch, but his natural habitat's the casting couch. So take lots of pictures of the wildlife to tell the wolf you could share with his wife. The hunter gets captured by the game, then Leo the lion will be roaring your name. Yeah, I never met a wolf who didn't love to howl. No, I never met a man who wasn't on the prowl. Shimmy, shimmy, oh, gimme, gimme. If your face and figure are a whistle fade, honey, you'll have the keys to the studio gate. I never met a wolf who didn't love to howl. Bo jest naprawdę wspaniałym trenerem, wspaniałą osobą, wspaniałą dziewczyną. I taki mam mały prezencik tobie, Dorotko, kwiatuszek oczywiście. I taki mały prezencik, żebyś nie zapomniała, że razem ćwiczyliśmy. Dzięki bardzo. Przyszedł czas na opinię jury. Zacznijmy zatem od opinii Sylwii Zdunkiewicz. Jak widzimy, tutaj taniec łączy, prawda, bardzo. Ja powiem tak, Michał, bardzo fajnie zatańczyłeś, ponieważ nie było widać w tobie żadnego takiego zamknięcia, skrępowania. Otwarte ruchy, otwarty na przestrzeń, także tu świetnie te podnoszenie też, no, takiego jeszcze nie widziałam. Naprawdę, same plusy. No, nigdy bym nie pomyślała, że gdybyście się nie zdradzili, że pracowaliście tak krótko, to na pewno myślę, że nikt by tego nie zauważył. Także brawa, wielkie, właśnie pięknie. Agnieszko, a ty co myślisz o niej?
Ja też bym nie spodziewała się, że tylko 3 tygodnie ćwiczyliście, naprawdę było zawodowo, także wielkie brawa dla ciebie, no, dałeś radę na 100% i wielkie brawa dla twojego trenera. Było dużo w tym młodości, miłości, świeżości i zabawy, ale tak przy okazji nie zrób z ciebie gagatek. Wyrwałeś w końcu? Zgodziła się? Bo tak podrywał. Ona nie chciała, ale chyba w końcu nie oparła się takiemu mężczyźnie, co? Wielkie brawa dla was. Dziękuję bardzo. Zapraszam do pokoju, że czeka na was Marysia i Czarek. A ja tymczasem oddaję mikrofon głos Ani. Piękny występ, ale ja mam pytanie do Michała. Michał, co z twoją stopą? No trochę boli, ale trzeba było dać radę, więc dałem. A powiedz mi jeszcze, jakim instruktorem była Dorota? Najlepszym. No ale czy była wymagająca, czy nie? Bardzo była wymagająca, no ale udało się podołać. A więc Dorotko, jak Michał się spisał, bo wiemy, że mieliście naprawdę niewiele czasu na przygotowanie swojej choreografii, więc jak Michał? Jak na 3 tygodnie tańca, to było genialnie. Jeżeli mielibyśmy troszeczkę więcej czasu, myślę, że zrobilibyśmy jeszcze większy show. No to jeszcze zapytam was o opinię jury. Była pochlebna, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Michał, no a w ogóle powiedz, jak tobie się tańczyło? Bo ty chyba nie tańczyłeś nigdy, co? Na tak parkiecie przed publicznością. W ogóle nie brałeś chyba udziału w czymś takim, jak to nasze wydarzenie dzisiejsze. Ja to cały czas w szoku jestem. Czyli rewelacyjnie. Rewelacyjnie. Świetnie. No cóż, dziękujemy i czekamy na werdykt. Dziękujemy. Dziękuję. Bardzo.